Witam i zapraszam do oglądania kolejnego przygotowanego przeze mnie filmu yy, z badań operacyjnych z metody SIMPLEX, a dokładnie z takiej jakby powiedzmy nakładki na metody SIMPLEX, dodatkowego elementu, który nieraz trzeba wykorzystać, żeby yy, rozwiązać poprawnie zadanie. Chodzi o to, że jeżeli mamy dowolną funkcję, która akurat tutaj dąży do maksimum i mamy trzy zmiany decyzyjne, a ograniczenia są na początku zapisane w formie standardowej, potem po przekształceniu tego programu do formy y, zarówno kanonicznej, jak i bazowej, rozwiązujemy to normalnie simpleksem. Czy to macierzowo, czy ręcznie, czy w jakimś programie obliczeniowym otrzymujemy ostateczną, os, jako końcową tablicę simplexową. Ja widzę, że jest to na przykład ostateczna tablica simplexowa po tym, że każdy ze wskaźników, sezon, e, przepraszam, wskaźników optymalności przyjmuje wartości albo zerowe, albo ujemne. Jest to tablica optymalna, ostateczna e, w przypadku, gdy jest to e, program liniowy, nakierowany na maksymalizację wyniku. Rozwiązania optymalne jak to w metodzie simplex jest zapisane w tej tablicy ostatecznej. Tu są zmienne, a tu są ich wartości optymalne. Pozostałe zmienne, które nie występowały w bazie, czyli w tej tablicy simplexowej tutaj po naszej lewej stronie, co do zasady zawsze są równe zero. Jeżeli macie jakieś pytania do metody simplexowej, zapraszam do oglądania e, filmów typowo skierowanych na naukę metody simplex. E, na tym filmiku chciałam się Wam e, skupić na takim problemie jak metoda Gomorriego. Chodzi o to, że, no, może to nie problem, jak, jakby sposob, na sposobie rozwiązywania problemu. E, braku całkowito liczbowości rozwiązań zmiennych decyzyjnych w programie optymalnym. Generalnie chodzi o to, że po prostu nie wszystkie x -y przyjmują wartości całkowite, a jak wiemy, czasem zmienne decyzyjne muszą przyjmować wartości całkowite, bo to jest produkcja jakichś stołów, krzeseł, a więc nie można wyprodukować półtora krzesła albo nakarmić dwójkę i, i pół dziecka. Tak, musimy mieć czasem rozwiązanie typowo całkowite. Wówczas rozwiązaniem jest tak zwana metoda Gomoriego, czyli metoda cięć. Generalnie chodzi o to, że jeżeli jakiekolwiek rozwiązanie będzie miało wartości niecałkowite co do wartości zmiennych decyzyjnych, to musimy przypomnieć sobie, jak wyglądała ostatnia tablica simplexowa. I tam, gdzie wybierzemy dowolne równanie, gdzie zmienna decyzyjna była nieujemna, e, przepraszam, była po prostu niecałkowita, my musimy dopisać e, do naszego programu e, dodatkowe ograniczenie, tutaj zapisane e, w tej ramce. Chodzi generalnie o to, że z tego ograniczenia wybieramy. E, tak zwaną część całkowitą z każdej z tych tutaj liczb. E, a więc e, część całkowita z jedynki to jest 1, część całkowita z 0,2 to 0, część całkowita z 0,2 też 0, a część całkowita z 2,2 to 2. Jest tu napisana oczywiście definicja, o co tu chodzi, ale Chodzi o to, że musimy wziąć z każdej z tych liczb liczbę największą, ale nie większą od danej liczby. I teraz e, musimy dopisać dodatkowe ograniczenie. Nazywamy to czasem płaszczyzną tnącą. E, chodzi o to, że od każdej z tych liczb, która występuje tutaj, e, musimy od każdej liczby całkowitej jakby części całkowitej z każdych tych czterech liczb odjąć te liczby każdą z osobna. I teraz jedynkę już pominęłam, bo o, odejmując od części całkowitej jedynki jedynkę mam zero, czyli faktycznie pomijam x3. A więc część całkowitą 0,2 to będzie 0. Od tego wyniku odejmuję to, co było, czyli minus 0,2. Tutaj mam to w nawiasie, przepisuję zmienną, przy której stało to 0,2. Potem plus od 0,2 część całkowita to będzie moje 0. Minus to, co było. Od wszystkiego tej różnicy mnożę razy x 6. Teraz jedna uwaga. Nie piszę od razu, że się równa, tyle, że dopisuję dodatkowo zmienną, która mi stworzy bazę, czyli x7. Ta zmienna nie występuje w pozostałych równaniach, i to się równa, i teraz część całkowita z 2,2 to 2, i odejmuję to, co było, czyli minus 2,2. E, powstaje mi po uproszczeniu to równanie, które mam tutaj wzięte w ramkę. Po obustronnym przemnożeniu przez minus 1 otrzymuje to, co jest poniżej. A więc teraz mamy jakby nowy problem. No znowu zmienna jakby, inaczej, nasza funkcja celu nie zmieniła się co do zasady. Jest taka sama jak była wcześniej, ale do ostatniej tablicy simplexowej, która tutaj tak i miała zapis, wynika to po prostu z tych ograniczeń, które tak wyglądały. Ja dodatkowo dopisuję naszą tą płaszczyznę tnącą, czyli to dodatkowe ograniczenie w postaci równania, które musi być spełnione. Eee, I jeżeli teraz ten program znowu jeszcze raz rozwiązę, rozwiążę metodą simplex, uwaga, ja mam aparat ortodontyczny na zębach, także przepraszam za ewentualne syplenienie. Jeżeli teraz to rozwiążemy tą naszą metodą simplex, jakikolwiek, tak jak mówiłam, sposobem, czy ręcznie, czy w programie, czy macierzowo, otrzymujemy ostateczną tablicę simplexową, która u nas będzie miała taki, a nie inny zapis. Wy możecie to sobie ręcznie przeliczyć. Jak widać, u nas, u nas jest to tablica simplexowa, już ostateczna, gdzie e, w tym momencie widzimy, nasze wszystkie wskaźniki są albo ujemne, albo zerowe, a zmienne decyzyjne, które po lewej stronie są jako bazowe, przyjmują wartości tylko i wyłącznie całkowite. Jak mówiłam, pozostałe zmienne decyzyjne, które u nas nie występowały w bazie, przyjmują wartość zero. A więc yy, my uzyskaliśmy przez zastosowanie tzw. metody cięć Gomoriego rozwiązanie o całkowito liczbowym rozwiązaniu co do zmiennych decyzyjnych. Jeżeli potrzebujecie omówić swoje zadania, zapraszam Was do kontaktu ze mną poprzez stronę internetową zadania-projekty.pl przez Pisanie od razu bezpośrednio maila z zadaniami swoimi na zadania myślink, projekty WPPl. Co do filmów na YouTubie, jest cała baza filmów dotyczących metody Simplex, pozostałych filmów z badań operacyjnych, ale również z wielu innych przedmiotów, z których ja mogę udzielić e, pomocy e, w formie odpłatnej. Za darmo są wszystkie filmy na YouTubie. Jeżeli ja mam poświęcić swój dodatkowy czas, niestety to już jest forma płatna. Wszystko na YouTube jest za darmo. Zapraszam Was do subskrybowania moich filmów, komentowania, jeżeli e, potrzebujecie, przeglądajcie wszystkie playlisty i przynajmniej kilka razy rozwiążcie zadania z danego zagadnienia, aby mieć pewność, że opanowaliście to na dostatecznym poziomie. Ja Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam do nauki.